Dzień dobry Państwu, SWT TV wita na swojej kolejnej rozmowie na kanapie pod gęsiarką. Całkiem możliwe, że akurat teraz aktualnym portretem. Na wstępie jedna uwaga. Proszę Państwa, ja siedzę w tej kurtce nie dlatego, że mi jest zimno, tylko dlatego, że ją bardzo lubię. A jak ja lubię rzeczy, to w nich chodzę, dopóki ze mnie nie spadną. Oczywiście przedtem są uprawy, ale dość żartów. Moim gościem jest dzisiaj, i to będzie się to, no i wszystko jest prawie że na żywo, także spokojnie, to będzie. Jest pan Marcin Masny. Cześć Marcin. Cześć. On już był raz u mnie, Maciej już raz był u mnie jeszcze w innej telewizji, ale teraz poproszę, żeby dla widzów SWT TV Marcin przedstaw się. Marcin Masny, z wykształcenia historyk, z zawodu różne, a ostatnio zajmuje się sprawami na przykład polsko-niemieckimi. Właśnie. I to jest bardzo ciekawe. Marcin, działasz wraz z mecenasem Hamburą, prawda? Tak, znowu po jakimś tam okresie żeśmy się spiknęli, bo przyszło nam głodować razem. Żeśmy mało jedli razem, a w tym roku żeśmy dwa razy. W ubiegłym roku żeśmy głodowali razem. A gdzieście głodowali? Najpierw w Warszawie, w domu Polonii w maju, a potem w październiku w Berlinie. Z takim skutkiem, że nasz postulat, czyli postulata, żeby Niemcy jako uznały, przywróciły status mniejszości narodowej Polakom w Niemczech. Ten postulat został poparty przez Sejm Rzeczypospolitej 27 października, czyli dwa tygodnie niecałe po zakończeniu naszej głodówki. Znaczy, po Stefana głodówki, bo ja po zakończeniu wcześniej, bo chudy byłem i nie dam rady, ale on jeszcze miał jakieś zapasy i te zapasy spożywał dłużej. A w zakończeniu głodówki niebawem Sejm w 95. rocznicę Związku Polaków w Niemczech uchwalił między innymi w swojej rezolucji przez aklamację z udziałem tych wszystkich kół i klubów, które wydają się niekoniecznie takie antyniemieckie, uchwalił, że Sejm wspiera starania o przywrócenie przez Niemcy statusu mniejszości narodowej Polakom, a dokładnie mówiąc, bo ja tutaj chcę być precyzyjny właśnie, dokładnie mówiąc, potomkom przedwojennej mniejszości polskiej w Niemczech, która została pozbawiona statusu mniejszości narodowej przez Hermana Göringa w lutym 1940 roku. Dobrze Marcin. Powiedz, jak wygląda sytuacja w Polsce z mniejszościami narodowymi? Te mniejszości, które są większościami w państwach ościennych, czyli Niemcy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Słowacji i Czesi, mają takie prawa mniejszości narodowych, podkreślam, narodowych, nieetnicznych, jak to jest w cywilizowanych krajach europejskich, wszystkich, gdzie no, granice przebiegają czasami przez te obszary wielojęzyczne, wielonarodowe i te mniejszości przygraniczne zwłaszcza w wielu krajach są. W Niemczech są mniejszości narodowe uznane ustawowo. To jakie? Są, no właśnie, to są Duńczycy, jak większość z nas pewnie pamięta ze szkoły, tworząc nowoczesne państwo niemieckie, które do dzisiaj istnieje, Prusacy pod wodzą Kaisera i kanclerza Bismarcka pokonali Duńczyków, którym zabrali Schleswig-Holsztyn po to, żeby tam zbudować kanał Kinoński. W tym Schleswigu oczywiście mieszkali i mieszkają Duńczycy. To jest mniejszością narodową w Niemczech, podobnie jak Fryzowie. To taki, mówiąc językiem takim trochę jak dolno-niemiecki, trochę jak niberlandzki. Mniejszością narodową są również Serbo-Łużyczanie na obszarze dawnej NRD. Coraz mniej ich jest, ponieważ się po prostu kanalizują, ale są na południu Berlina. No, stosunkowo niedawno są również mniejszością narodową potocznie zwani Cyganami Sinti i Roma. Natomiast nie są mniejszością narodową Polacy, ponieważ rzekomo, zdaniem Niemców, czy nie tyle Niemców, ile oficjalnych czynników niemieckich, to zdanie jest powtarzane przez oficjalne czynniki za jakiś czas, Polacy nie spełniają kryterium zwartego zamieszkiwania od dłuższego czasu w jednym miejscu, co jest o tyle zabawne, że Sinti i Roma
też nie spełniają tego ruchu, ponieważ przez setki lat byli pracownikami. Przerwę Ci, ponieważ tak, status mniejszości narodowej w Polsce daje między innymi mniejszości niemieckiej dostęp do środków publicznych. Tak, ale oprócz tego daje możliwość, daje się automatycznie jednego czy dwóch posłów w parlamencie, tak? To jest osobna sprawa, to jest bardzo ciekawe. Otóż polskie prawo wyborcze przewiduje, że jeżeli ktokolwiek w Polsce, czy Polacy, czy Niemcy, czy Polacy razem z Niemcami, czy z Litwinami, założą sobie partię socjalistyczną albo liberalną, to ich partia musi uzyskać 5% w wyborach, żeby dostać reprezentację w Sejmie. Natomiast mniejszość narodowa, a w praktyce tylko jedna mniejszość narodowa niemiecka jest największą mniejszością zorganizowaną w Polsce, mniejszości narodowe mają takie, mniejszość narodowa niemiecka ma takie uprawnienie i korzysta z niego. Więc może albo znowu, to jest kolejna asymetria, bo tak naprawdę my z mecenasem Bangurą upominamy się nie tylko o sprawy mniejszościowe właśnie, tylko o to, żeby przywrócić pewną symetrię w relacjach polsko-niemieckich. Czy jesteśmy partnerami? Czy mamy tę samą suwerenność? Czy jesteśmy takimi samymi podmiotami w Unii Europejskiej? Czy nie? Czy Niemcy są lepsi, ważniejsi i gdzieś tam wyżej, prawda, w hierarchii, a Polacy to są jakieś tam, przepraszam, peryferie, gorsze? No chyba nie. A skoro nie, no to niech to się ujawni w konkretnych faktach. W tym, żeby skoro Niemcy w Polsce mają status mniejszości narodowej, to niech Polacy w Niemczech. No dobrze, ale wróćmy do tych przywilejów, wróćmy. To znaczy wygląda tak, że jak założę partię polityczną, to muszę startować w wyborach i uzyskać 5%, żeby mi jakiegoś jednego posła, przynajmniej dwóch, wprowadzić do Sejmu, tak? Tak, tylko że teraz, przepraszam, teraz wchodzisz właśnie w temat, podjęliśmy już ten temat, ale on nie wiąże się bezpośrednio z samym statusem mniejszości narodowej. Dobrze, to dlaczego w takim razie mniejszość niemiecka ma zarezerwowane miejsce w polskim parlamencie? To jest jakby druga, niezależna asymetria w relacjach polsko-niemieckich, przy czym nie ma związku z tym, że w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej dla Polaków. To są dwie odrębne rzeczy. Rzeczywiście masz rację, to jest też ważna sprawa. Ja sądzę, że przy najbliższej okazji, bo ma być, z tego co wiemy, ma być w tym Sejmie procedowana sprawa nowej ordynacji wyborczej, nowego kodeksu wyborczego. Ja myślę, i to teraz mówię do kamery, a za kamerą są, mam nadzieję, czasami jacyś decydenci polityczni. Na pewno do nich to dotrze. Trzeba to powtarzać. Otóż nie ma żadnego powodu, żeby w nowym prawie wyborczym polskim mniejszości miały większe prawa, czy większe przywileje w stosunku do partii wyborczych, do partii politycznych zakładanych przecież tak samo przez Polaków i Niemców. Dlaczego nie? Jeżeli Niemcy z Opolszczyzny, czy z Gliwic, czy skądkolwiek, no do spółki z Polakami, na przykład z Białegostoku, chcą założyć partię, która będzie popierała właśnie chociażby przywileje niemieckie w Polsce, to będzie normalna partia, niech ona sobie zdobędzie 5% i sobie wchodzi do Sejmu. Z takiej racji miałoby być inaczej. To jest, jak mówię, to jest odrębna sprawa, sprawa tych 5%. Ale ja chciałem właśnie głównie pokazać i zacząć od tej asymetrii, bo ona jest najbardziej widoczna i najbardziej konkretna. Nie, nie jest najbardziej konkretna. Najbardziej konkretna. No bo nie pomyślałeś o tym, że jeżeli jesteś w mniejszości narodowej w Polsce, to za publiczne pieniądze uczysz się w szkole ze swoim językiem. Z wykładowym niemieckim. Na niemieckim. Już mówię o konkretnej mniejszości, czyli niemieckiej. Natomiast jeżeli jesteś Polakiem w Niemczech, to z najwyższym trudem możesz uzyskać jakieś tam dofinansowanie od landu, czy skądkolwiek, no raczej go nie uzyskasz, na to, żeby twoje dzieci gdzieś tam w salce parafialnej mogły się uczyć polskiego. No jest to jednak mimo wszystko duża dysproporcja i dla konkretnych ludzi, czy to po tej, czy poza tej stronie granicy, jest to dużo konkretniejsze niż te sprawy wyborcze, bo tak naprawdę polityką się i w Polsce, i w Niemczech tak bardzo ludzi nie interesują, a jednak szkoła to jest rzecz ważna. Tak, oczywiście, tylko wiesz, tylko bycie w naszym parlamencie dotyczy wszystkich, nawet tych ludzi, którzy mają z daleka do tej granicy i terytoriów, byłych terytoriów niemieckich, czy na przykład tego konglomeratu niemiecko-polskiego, czy gdzieś po wschodzie, po wschodniej stronie. I chciałem to po prostu wyjaśnić ludziom, jak to wszystko wygląda.
w Polsce, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że wystarczy, że Piotr Wroński zmieni się nazwisko na Piotr von Wroński i udowodni, że jest Niemcem, będzie członkiem mniejszości niemieckiej i może tak pograć, że znajdzie się w Sejmie. Bez wyborów, automatycznie. No nie, z wyborami jednak mimo wszystko. Ale to między czym? Chodzi o to, że nie będziesz miał ograniczenia, że twój komitet wyborczy nie będzie musiał uzyskać tych 5% tego programu. I będzie miał i takie jedno miejsce. Jakieś tam miejsce. Jak zresztą, nie zagłosuje. I to miejsce, no nie, jednak zagłosuje. Jak nie zagłosuje, to nie dostanie tego miejsca. Natomiast trzeba jakieś głosy dostać. No ale to nie, jakby to nie jest, jakby to są dwie odrębne rzeczy i chciałem, żeby je odróżniać, bo mówmy jakby o punktach, które są do załatwienia. Dobrze, sprawy ekonomiczne, czyli sprawy finansowania budżetowego, właśnie praktykowania własnej kultury, własnego języka, czyli w rezultacie realizowania własnej narodowości, a tak to nazwę, Polska spełnia zgodnie ze wszystkimi standardami tak jest. Unii Europejskiej, ONZ-u, czegokolwiek. Czegokolwiek. Właśnie. Dlaczego Niemcy? Przecież weźmy pod uwagę jedną rzecz. W 1940 roku, jak powiedziałeś, Hermann Göring. Jak wiadomo, w Niemczech była denazyfikacja. W związku z czym po wygranej wojnie wszystkie dekrety Adolfa Hitlera powinny zostać zniesione. Tak, i to co się stało? Sytuacja prawna jest taka. Rzeczywiście straciły moc te dekrety, ten dekret również, natomiast trwają jego skutki. Bo skutki prawne, no bo tak może być, każdy prawnik to wie, że możemy stwierdzić, że jest pewna pustka, tak? Pewna pustka w prawie. Bo sam fakt, nawet nie wiem, czy to było, anulowanie w sensie prawnym dekretów, nie jestem prawnikiem. No musiały być, boskowoiście wówczas dekrety rozendarskie. Jasne. Chodzi mi o to, czy one były anulowane, czy uchylone, czy każdy z tych terminów coś innego znaczy, ale to wiedzą prawnicy. Natomiast ja tylko mogę powiedzieć taką rzecz, nie znając się na tych niuansach prawnych, że państwo niemieckie nie uczyniło żadnego kroku, żeby przywrócić w praktyce funkcjonowanie tego statusu w stosunku do Polaków. I w związku z tym on nie funkcjonuje. No, coś może być unieważnione albo anulowane, jakiś akt prawny, natomiast z tego nie musi nic wyniknąć. No i właśnie nie wynikło. Nie wynikło. Polacy nadal są traktowani asymetrycznie. Nie zadbała o to nasza ta ekipa, która na początku lat 90. układała się z Niemcami. A czy ten problem stanął wtedy już? On był podnoszony, ale Niemcy powiedzieli nie i nikt z nimi nie walczył, ponieważ jak Niemcy mówią nie, jak wiadomo, to nie należy z nimi dyskutować. Ale z całą pewnością możemy powiedzieć... Nie, trzeba od razu wyjąć jakiegoś pancerfausta. Tak, ale proszę, zauważmy, że pierwszym rządem polskim, który mniej lub bardziej skutecznie potrafi powiedzieć Niemcom nie, czyli jest sposób asertywny w stosunku do Niemiec, jest to rzeczywiście obecny rząd, no, dawniej Beaty Szydło, obecnie, miejmy nadzieję, również premiera Morawieckiego. Co widzimy zresztą po historycznej propagandzie naokoło nas. Ale jakkolwiek nie mam takiej pewności i teraz ja bardzo czekam na to, że pan minister Jacek Czaputowicz, którego bardzo cenię jako uczonego, a także jako działacza, którego przecież poznaliśmy się za młodu w bardzo takich okolicznościach, można powiedzieć, jeszcze lekko bohaterskich, bo Wolność i Pokój właśnie jeszcze działała niezupełnie legalnie wtedy, w okolicach lat 80. I minister jedzie za kilka dni do Berlina. Mam nadzieję, że będzie nowy minister u nowego premiera Morawieckiego, równie asertywny, co jak poprzedni przedstawiciele Polski w rozmowach z Niemcami przez ostatnie 2 lata. I nie wykluczam, że niedługo minister dostanie pewne sugestie oddolne, jeżeli chodzi o sprawy mniejszości polskiej w Niemczech, bo przecież nie tylko my z Rezerwem Hamburą dbamy, czego najlepszym dowodem jest właśnie to, że 27 października Sejm tę sprawę wsparła. Marcin, jeszcze jedno.
RFN jest, nie wiem jak to nazwać, spadkobiercą prawnym, czy spadkobiercą państw niemieckich, jest, łącznie z Rzeszą Hitlerową. Oczywiście. W związku z czym anulowanie dekretów hitlerowskich, to są te dekrety antyżydowskie, norymberskie też przecież, anulowanie czy zmiana, powoduje, że tamte poprzednie dekrety powinny jednak funkcjonować. Czyli jeżeli anulowano decyzję Göringa... No dobrze, a nasza rozmowa jest o tyle tutaj nie bez sensu, że obaj nie potrafimy tego, tak jak porządny prawnik, wyjaśnić. No właśnie, ja tylko potrafię powiedzieć tyle, że uchylenie tych dekretów nie przywraca stanu prawnego... Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Uprzedniego. Wiesz, nie rozumiem jednej rzeczy. Nie rozumiem uporu rządu niemieckiego, uporu w nieuznawaniu mniejszości narodowej. Nie rozumiem tego. A ja rozumiem. Niemcy, ja generalnie myślę, że dusza niemiecka, nie tyle dusza niemiecka, bo Niemcy są normalnymi ludźmi, jak wszyscy. Natomiast jest coś takiego jak pewna tradycja niemiecka, niemieckich elit, tych biznesowo-gospodarczo-politycznych elit niemieckich, która się wywodzi w dużej mierze z tradycji pruskiej, ale nie tylko. Te elity się reprodukują od pokoleń, reprodukują się w sposób bardzo doskonały, można powiedzieć, bo niemiecka arystokracja, nie tylko pruska, cały czas, mimo że formalnie nie istnieje, ale ma w nazwisku Graf, inne tytuły dawne wpisane na nazwiska, ona naprawdę istnieje nadal. Ona cały czas jest ta stara elita arystokratyczna obecna w życiu gospodarczym i politycznym Niemiec. Ta elita przez kooptację, się odnawia. Tradycja trwa. Niemcy mają tę samą elitę od wielu pokoleń i ta elita cały czas funkcjonuje tak samo i tak samo działa. Działa między innymi w ten sposób, że jeżeli może w stosunku do na przykład Polaków czy innych sąsiadów okazać w konkretnych działaniach czy jakąś swoją wyższość, no to zrobi. Tak? Zawsze Niemcy uważają, że jest dobrze, jeżeli oni będą mniej lub bardziej demonstracyjnie okazywać swoją wyższą pozycję w stosunku do innych państw. No tak, rozumiesz trochę jak filolog, filozof społeczny, socjolog. Ja trochę prościej rozumiem. O ile jestem w stanie zrozumieć upór Republiki Federalnej Niemiec za czasów zimnej wojny, istnienia dwóch bloków, konkretnych bloków, o wyraźnej różnicy i o żelaznej kurtynie na Odrze i Nysie i na Przymurze Berlińskim, i rozumiem, że uznanie, że nieuznawanie mniejszości polskiej było jakimś, powiedzmy, kontrwywiadowczym zabezpieczeniem jednak państwa. O tyle zupełnie nie rozumiem tego wszystkiego po roku 90. No, chociaż to nie jest moim zdaniem do końca tłumaczenie. Nawet gdyby nie chodziło o to, jeżeli mogą, jeżeli możemy czegoś nie dać, to nie będziemy dawać, nie damy, dopóki od nas tego, nam tego zgardła nie wyrwą. To jest pewna zasada, która, że tak powiem, wydaje się w biznesie. A czy to nie jest zakorzeniona w Niemczech zasada od stuleci, której właściwie taką egzemplifikacją najbardziej krwawą był rzeczywiście Adolf Hitler, tego Drang nach Osten, bismarckowego Kulturkampfu, bo to powoduje jednak wynarodowienie. To no, co? Znaczy, oczywiście, że tak, no, to ma taki sens. No więc określmy to. A nie chodzi nie tylko o wynarodowienie, nie, no, oczywiście, że chodzi również o to, żeby ludność niemiecka była w miarę homogeniczna, tak? Niemcy mają ogromną migrację, ponieważ Niemczech nie ma niemieckich dzieci, jest ich bardzo mało. W związku z tym Niemcy od kilku pokoleń planowo sprowadzają do siebie migrantów. No ostatnio ich sprowadzili trochę chyba jednak za dużo też. Nie planowo, natomiast robi to planowo i zarówno Polacy, czy Polacy, Ślązacy, którzy za Gierka masowo przyjechali do Niemiec, taki był układ między socjalistycznym rządem niemieckim a Edwardem Gierkiem. To samo dotyczyło Jugosławii, to samo dotyczyło Turcji. Niemcy potrzebowali robotników, bo mieli przemysł produkujący na eksport na cały świat.
I ta imigracja była w miarę kontrolowana i ci imigranci, zwłaszcza Polacy, doskonale się integrują. Polacy, w przeciwieństwie do Turków, integrują się doskonale, ponieważ Polacy, którzy sami wiemy, jak działa Polak w Niemczech, tak? Polak w Niemczech, zanim się nauczy niemieckiego, jak już tam mieszka, mówi do swojej rodziny, którą opuścił parę miesięcy temu, my Niemcy, wy Polacy. A tak. Więc czego, ja nie mam jakiejś pretensji absolutnie, po prostu tak to działa. No bardzo często mówi się o obywatelach polskich. No, jest na tak zwanych ziemiach odzyskanych, zgodnie z punktem Konstytucji RFN, który chyba jeszcze istnieje, granice Rzeszy z roku 1938. Tak, no, ale ja mówię teraz o innej rzeczy, o pewnym zjawisku łatwej adaptacji, czy łatwego utożsamiania się. Ale pojechałeś trochę po Polakach w tym momencie. Pojechałem, ale to nie jest, ale to ja mówię, nie mam pretensji, ponieważ jeżeli, uważam, że rzecz zupełnie normalną, że jeżeli człowiek, który gdzieś tam no, naprawdę w biedzie i nędzy żył w Polsce, ponieważ tutaj nie damy mu możliwości żadnych rozwoju zawodowego, nie miał własnego mieszkania i nie zarabiał pieniędzy i żył w nędzy, wyjechał do Niemiec i tam dostał od nowego państwa pieniądze, mieszkanie i robotę, to ja się wcale nie dziwię, że on się łatwo utożsamia z tym państwem. Ale ja znam wielu Polaków, którzy dostali to samo i nadal uważają się za Polakami i chcą praktykować swoją polskość rzeczywiście, ani nie pozwala im się i na to. No właśnie, i dla tych Polaków atrakcyjną ofertą jest organizacja życia polskiego w Niemczech. I teraz wracam do mniejszości polskiej. Otóż my z mecenasem Hamburą, ale w tej chwili również ci, którzy nasze działania wsparli, nie domagały się tego, żeby wszyscy Polacy w Niemczech, których jest bardzo dużo, lat nie wiadomo ile, oczywiście wiadomo, że chodzi tylko o Polaków, którzy są obywatelami Niemiec. Bo mniejszość narodowa to są nasi obywatele Niemiec. Nie domagamy się dla nich statusu mniejszości narodowej. My się domagamy statusu mniejszości narodowej dla potomków tamtej mniejszości narodowej, to spadkobiercy starej mniejszości. Co do nich, żaden niemiecki oficjel nie ma prawa mieć wątpliwości, że im się należy ten status. Nie zamierzamy ukrywać oczywiście, że z tych udogodnień, które Republika Federalna, najbogatsze państwo europejskie, spokojnie może zapewnić tej mniejszości polskiej, prawda, w Niemczech na równi z mniejszością duńską, czy fryzyjską, czy serbo-użycką, że z tych udogodnień na pewno skorzystają też inni Polacy, którzy nie są potomkami dawnej mniejszości polskiej. No, niech korzystają. No, ale przede wszystkim wówczas na koszt państwa niemieckiego, tak jak na koszt naszego państwa, powstaną szkoły, które będą uczyć polskiego, uczyć polskiej historii, mogą powstawać ośrodki kulturalne. Właśnie, no właśnie. To, to co my finansujemy z własnych podatków. W praktyce to będzie znaczyło tyle, że dzisiaj działacz polski w Niemczech, mam nawet kogoś konkretnego na myśli, musi żebrać w rządzie landowym, albo w rządzie federalnym, albo w samorządzie jakimś, żebrać o jakieś pieniądze na remont jakiegoś polskiego budynku, takiego środka. A jak wyżebrze, to musi jakoś tam za to się odpłacić, prawda? No, przynajmniej uśmiechnąć się do niemieckiego dobroczyńcy. No teraz po prostu to będzie obowiązek. Państwo niemieckie, czy land niemiecki, będzie musiał te pieniądze dać. Nie trzeba będzie się upokarzać, włazić w... No i przede wszystkim włazić w taką symetrię, ekwiwalentność w stosunku... Po prostu niemiecka mniejszość w Polsce nie musi o nic rzeczać, bo dostaje... Boje się to należy. Od polskiego podatnika dostaje wszystko. Tak. Dobrze, Marcin. Teraz jeszcze krótko, na koniec. Drugi temat niemiecki. Wiem, że uczestniczyłeś w konferencjach związanych z reparacjami. Reparacje wojenne są tematem, polskie reparacje wojenne są tematem od 70 lat. 70 lat temu ukończone zostały w Polsce te pierwsze zasadnicze powojenne prace nad obrachowaniem tych szkód i strat poniesionych z myślą o konferencji pokojowej, która nie nastąpiła. Wiele państw europejskich na podstawie osobnych umów z Niemcami, czyli z Republiką Federalną Niemiec, otrzymało jakieś odszkodowania wojenne.
nie otrzymały tych odszkodowań dwa państwa, które poniosły największe szkody w wyniku działań niemieckich. Czyli Polska i Grecja. Z tym, że w tej chwili można byłoby jeszcze dodać do nich inne, bo znaczy ja już nie chcę w to wchodzić, ale kto wie, czy gdyby się przypadkiem rząd Białoruś, Ukraina, znaczy nie zaczął upominać, to kto wie, bo to są państwa nieprawdopodobnie zniszczone przez wojnę, w tym przez Niemców, znaczy szczególnie przez Niemców, tak? No ale zostawmy ich spokoju na razie, to już ich sprawa. Natomiast Polacy i Grecy, Polska i Grecja poniosły, jeżeli chodzi o odsetek dóbr materialnych, tak? Ale również jeżeli chodzi o ludność, największe w ogóle straty w czasie wojny z rąk niemieckich. I dlatego Polska i Grecja się upominają o to. Grecy są bardziej zaawansowani w tych działaniach. Od roku już mają wdrożone swoje procedury w stosunku do Niemców. Prezydent Duda był tam kilka miesięcy temu i jesienią i rozmawiał z Grekami na ten temat. Mam nadzieję, że z tego coś rzeczywiście wyniknie. Z tym, że my nie musimy się na Greków oglądać, mamy swoje sprawy i dlatego w tej chwili po apelu głośnym prezesa Kaczyńskiego sprzed pół roku mniej więcej, po tym apelu głośnym, który został, odbił się ogromnym dźwiękiem na świecie, Polska była na usta świata rzeczywiście wtedy, tam gdzie nie słyszano, bo sprawy polsko-niemieckie są bardzo ważne, bo to decydują być może o losach Unii Europejskiej. No tak, wiemy. I to, co Kaczyński wtedy powiedział i było o tyle istotne, że to powodowało reperkusje na przykład takie, jak powstanie zespołu parlamentarnego, który ma te szkody i straty, chce jakoś tam podliczyć. Jego szefem jest poseł Arkadiusz Mularczyk. Ale również trzeba zwrócić uwagę na to, że te działania zmierzające do wyliczenia szkód i strat oraz uzyskania od nich reparacji trwają w Polsce od kilkunastu lat. Jednym z inicjatorów, a w zasadzie naprawdę merytorycznie inicjatorem tych spraw był właśnie Mecenas Kambura w zasadzie już 15 lat temu, kiedy Lech Kaczyński, świętej pamięci, został prezydentem Warszawy. Tak się miło dobrze złożyło, że Mecenas Kambura był jakoś tam blisko związany z różnymi politykami PiS-u i mógł oddziaływać na nich. Kaczyński był prezydentem Warszawy. Ja byłem skromnym urzędnikiem w Urzędzie Miasta Warszawy, a przewodniczącym Rady Warszawy był obecny senator PiS-u Jan Maria Jackowski, wówczas jeszcze w innej formacji politycznej. I udało się różnymi krokami doprowadzić do tego, że Lech Kaczyński podjął to dzieło, które dzisiaj jest znane, mianowicie obrachowania, kalkulacji szkód Warszawy. To jest to opracowanie, które pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ostatnio przetrzymywała i nie chciała się podzielić prawami autorskimi, żeby przypadkiem ta sprawa, ta publikacja ma prawa autorskie, a prawa autorskie ma miasto Warszawa, a dysponuje pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, w związku z tym, ponieważ ona nie ma tak krwiożerczych stosunków do Niemców, prawdopodobnie. Zaraz, spokojnie, to nie są krwiożercze dla mnie, to jest ustanowienie jednak stosunków partnerskich. No właśnie, to, co właśnie powiedziałeś na samym początku, Polska i Niemcy są ekwiwalentnym. Tak, jesteśmy partnerami w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Właśnie. I w związku z tym sądzę, że niezależnie od pewnych kłód pod nogi, jakie nam rzucali, czy rzucają cały czas politycy formacji, które jakoś czują się... Zaraz się do tego dojdzie. Zakompleksieni wobec Niemców, my będziemy to dalej robić. Dobrze. Marcin, bo chciałem jedną rzecz jeszcze tylko wyjaśnić. Bo widzisz, to są wszystko sprawy techniczne, prawne. Ja wiem, że tu uczestniczyłeś w tej konferencji, liczby i tak dalej. To już jest kwestia na negocjacje międzynarodowe. Nie wszystkich to nie interesuje, bo interesuje ludzi efekt, samo hasło, reparacje. Natomiast jest... Uważam, że w naszym kraju, w Polsce, która przecież była w sumie doświadczona bardzo ciężko od naszych sąsiadów, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, no ale zostawmy na razie tych ze wschodu, sprawa reparacji i odszkodowania za to wszystko, co oni nam uczynili, powinna budzić jedność u wszystkich. No ale mamy wiele... Ale dlaczego tak jest, że nie? Dlatego, że w Polsce wśród elit
oddziaływanie, bardzo konkretne i często wspierane środkami finansowymi ze strony Niemiec jest powszechnie znane. Ja obserwuję pozyskiwanie sobie polskich elit przez Niemcy od kiedy pamiętam tak naprawdę, ponieważ za mojej młodości w PRL-u jeszcze w wielu środowiskach, czy akademickich, czy tak zwanych niezależnych, Niemcy korzystali z kanałów otwartych w latach 60. i 70., czy do kanałów kościelnych, czy państwowych, no bo wtedy już były, czy kulturalnych, ażeby pozyskiwać sobie polskich partnerów, co zaowocowało takim dziwnym efektem, że na przykład w 90. w Polsce nie było nikogo w tych elitach decyzyjnych, kto by był... Nie byłby chętny, ażeby w ogóle kwestionować asymetrię, która pojawiła się chociażby w traktacie polsko-niemieckim w odniesieniu asymetrię w prawie chociażby mniejszości, tak? Ale na przykład wątpliwości dotyczące ostatecznego... nie chciałbym już teraz poruszać innych spraw, bo boję się, że mogę jakieś pop-upy pełnić. W każdym razie na pewno te elity nie były przygotowane na to, żeby być asertywnymi wobec Niemiec. Proszę Państwa, ja zadając to pytanie nie oznacza, że jestem naiwny i nie wiem dlaczego, bo ja wzbogacę jeszcze Marcina wypowiedź, że jest to jedno z głównych zadań niemieckich służb specjalnych. Bo szpiegostwo, tak jak już mówiłem wielokrotnie, obecnie nie polega tylko i wyłącznie, w ogóle już nie polega na liczeniu żołnierzy i szukaniu tajnych dokumentów, ale właśnie na tym, co mniej więcej powiedział Marcin. To ja powiem anegdotkę, bo Piotr jest praktykiem zawodowcem z wysokim stopniem, a ja jestem takim amatorem tylko, ale byłem dziennikarzem. Teraz chyba się już przydawniło, więc mogę się przyznać, otóż kiedyś pewien bardzo wpływowy Niemiec do swojego człowieka w Polsce przesłał dwa listy. A właściwie przesłał do pewnej instytucji w Polsce dwa listy. Jeden list oficjalny i drugi adresowany do tego człowieka nieoficjalny. Po niemiecku. Oczywiście oba. Oba listy wpadły, znaczy pierwszy list był oficjalny, więc nie musiał wkładać w moje ręce, bo po prostu czytaliśmy go. Natomiast drugi list był nieoficjalny i wyjaśniał temu człowiekowi w tej instytucji, Polakowi, jak należy efektywnie wykorzystać tę sytuację oficjalną, ażeby Niemcy osiągnęły swój cel. Tu się miała być konferencja, tu miała być powołana pewna organizacja przez tychże Niemców. Natomiast ten list wpadł w moje ręce, więc konferencja się nie odbyła. Natomiast to bardzo ciekawe, nie będę przytaczał innych elementów tego listu, ale była tam pewna rzecz, którą warto pamiętać, mianowicie tenże wielki szef w Niemczech, do swojego polskiego agenta, powiem tak wprost, pisał tak: a żeby uniknąć wrażenia, że Germania docet, musimy to zrobić delikatnie, Germania docet, czyli Niemcy nauczają, Niemcy się panoszą. To jest takie sformułowanie, które pochodzi jeszcze sprzed kilkuset lat, bo w Europie zawsze było wiadomo, że Niemcy lubią się panoszyć i że Niemcy zawsze wiedzieli o tym, że trzeba trochę, że trzeba jakoś tam przykrywać to panoszenie, ale wiemy, że robili to z reguły dość nieznarnie, w związku z tym i tak wszyscy wiemy, że Niemcy się panoszą. Teraz to też było nieznane, co ja opowiadam, ponieważ no, tak się trafiło, że list spadł w moje ręce i też konferencja się nie odbyła. Więc mówię, takich ludzi, którzy dostawali takie instrukcje, było i jest ogrom. Ale nie powiesz, do jakiej instytucji ten list przyszedł, do jakiego adresata. To ciekawe by było. Pewnież nie powiem. Ale to był jeden wypadek spośród pewnie wielu tysięcy takich samych. Wieszna jest taka zasada, jak ci, co zwalczają narkotyki, dobrze wiedzą, że nie ma się co cieszyć, że 100 kilogramów kokainy wpadło w nasze ręce, bo na rynku znaczy co jest co najmniej trzy razy tyle. Dobrze. Nie trzy razy, pewnie trzy miesiące. Skończymy, będziemy musieli już kończyć, bo program robi się za długi. Jeszcze sobie pogadamy na ten temat. Ja nie chcę, byście Państwo odnieśli wrażenie, że zarówno ja i Marcin nie jesteśmy antyniemieccy.
Ja nie mam pretensji o to do Niemców, co robią i zawsze będę mówił, bo robią to dla dobra swojego kraju i chwała im za to. Ja mogę mieć tylko pretensje do polskich służb specjalnych i do polskich władz, które dotąd nie przeciwdziałamy temu wszystkiemu. Ja chcę tylko powiedzieć, że Niemcy są, te elity niemieckie właśnie, są do bólu pragmatyczne. Że jak oni poczują opór, to zaczynają normalnie rozmawiać. Tak. I załatwianie reparacji od Niemców to jest tak samo, jak ja idę do sklepu i mi mój rzeźnik mówi, że za wołowinę 65 zł płacę, a ja mówię, nie, panie Marku, nie, może 5 zł mniej. No dobra, i będzie 60. Przecież ja nie mam żadnych skrupułów moralnych, żeby się targować z panem Markiem o cenę wołowiny. To nie miejmy też żadnych skrupułów, żeby się z Niemcami targować o to, co nam, przepraszam, bo jeszcze są dzieła sztuki, jest mienie polskie zagarnięte i jest wiele innych spraw. O to, co nam się należy. To się nam należy, tak. Okej. Okay. Marcin, wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Dzięki. Cześć.